Święta, święta i po świętach, jak zwykle. Ja też to chciałem powiedzieć, zawsze tak mówimy w pierwszym odcinku po świętach. Zatem startujemy z czymś smacznym, pożywnym i pysznym, ale takim nieprzesadliwym jak na świątecznym stole. Po prostu polenta, ale tym razem w nowej odsłonie. Jaglana polenta z grzybami i tapenadą. Kaszy jaglanej drobnej kupić nie można, więc trzeba sobie zrobić samemu. Do przystawki miksującej, młynka, czegokolwiek co macie i co jest w stanie Wam zmielić, wsypujecie i najlepiej na dosyć drobnych obrotach, żeby nie zrobić całkowicie mąki, miksujemy, aż uzyskamy taką właśnie drobną kaszkę. Żeby kasza nie była gorzka i miała lekko orzechowy posmak, wsadzamy ją do piekarnika i prażymy przez chwilę. Nastawiamy na 180 stopni. Dzisiaj używamy specjalnej przekładki Dual Cook, dlatego żeby skorzystać tylko z połowy piekarnika, aby oszczędzić czas i energię. W tym czasie podprażamy słonecznik w naczyniu i ucieramy pieczarki. Od czasu do czasu słonecznik przemieszamy, żeby się równo uprażył. I używając tej samej przystawki możemy również zmiksować borowiki. W ten sposób one szybciej nam się później ugotują. Jeśli podoba Wam się nasza bezglutenowa kuchnia wegańska i chcecie być na bieżąco z naszymi przepisami, zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTubie. A na naszym blogu kulinarnym ateliersmaku.pl znajdziecie dokładne przepisy, informacje o warsztatach oraz informacje o produktach naszej pracowni kulinarnej. A dla miłośników książek kulinarnych mamy najnowszą naszą pozycję. Książka Atelier Smaku 108 potraw bezglutenowej kuchni wegańskiej do kupienia w sklepie internetowym na stronie ateliersmaku.pl oczywiście. A jeżeli głód dopadnie Was na mieście, zapraszamy do naszych food trucków. Oczywiście informacje o tym, gdzie aktualnie się znajdują i o tym, co w nich można zjeść, znajdziecie na profilu Atelier Smaku na Facebooku. I możemy do słonecznika wlewać wodę. Dorzucamy zmiksowane borowiki i pieczarkę. Nie wiem jak Wy, ja uwielbiam aromat grzybów. Mi już jest cudownie, ja jestem w raju kulinarnym. Pora najwyższa dodać również czarny pieprz i sos sojowy, bezglutenowy tamari, aby desolić polentę, nie używając soli. Oprócz tego, jak damy sosu sojowego, to pieczarka nam szybciej zmięknie, zacznie puszczać sok i dzięki temu ten wywar bardzo pięknie później odda smak kaszy. Kasza jaglana już się podprażyła, czas wyjmować ją z piekarnika. A dla przypomnienia, normalną, tradycyjną polentę robi się z kaszy kukurydzianej. Jeśli macie ochotę zobaczyć nasze inne dwa pomysły na polentę z kaszy kukurydzianej, tym razem znajdziecie je tutaj. O, właśnie tu. I normalnie byśmy nie dodawali takiej wrzącej kaszki, ale tym razem damy i wolnym strumieniem będziemy wsypywać, cały czas mieszając. Na tyle wolnym, na ile pozwoli gorąca blacha. Au, au, au. No i teraz musimy poczekać, aż się zagotuje i lekko zgęstnieje. Z kaszką kukurydzianą od razu po wsypaniu zaczęłoby gęstnieć, a kasza jaglana potrzebuje tak 4-5 minut, więc teraz cały czas będziemy mieszać i czekać, aż zgęstnieje. Tego czasu oczywiście nie zmarnujemy, przygotujemy w tym momencie tapenadę. Tradycyjna tapenada głównie składa się z oliwek i oliwy. Nasza tradycyjna tapenada składa się z oliwek, bardzo często z kaparów, suszonych pomidorów. To tak jak z polską zupą pomidorową, w każdym domu jest trochę inny. Nasza, oprócz tego, że składa się z oliwek, składa się właśnie ze wspomnianych przez Jolę kaparów, suszonych pomidorów i oczywiście oliwy, której nie żałujemy. Wyłączamy blender w ramach zachowania przepisów BHP, wyszukujemy odpowiednią końcówkę, nakładamy. Blender podłączamy z powrotem do instalacji elektrycznej i zaczynamy miksować. W trakcie gotowania polenty musimy zawsze pamiętać o tym, że jeżeli będziemy mieli zbyt dużą temperaturę, będzie bardzo mocno strzelała i może nas poparzyć. Więc zmniejszamy palnik na jak najniższą temperaturę. I gotowe. Jeśli chcecie zobaczyć inną tapenadę, tę prostszą, przepis znajdziecie tutaj. A jeżeli lubicie smak oliwek i chcecie zobaczyć, jak się przygotowuje hummus z oliwkami, przepis znajdziecie tutaj. A jeżeli nie lubicie gotować, po prostu możecie go kupić w naszym sklepie internetowym. Polenta gotowa. Możemy nakładać, a resztę, która zostanie, nałożymy do formy silikonowej i później będziemy ją kroić i jeść na przykład w sałatce na zimno. Tak właśnie powstaje dużo pysznego jedzenia na moment, kiedy nie mamy czasu gotować. Została nam jeszcze odrobinę świątecznej rzeżuchy. To tak dla dekoracji i dla smaku, dla zaostrzenia smaku.
ale oczywiście możecie użyć jako dekoracji ziół, które najbardziej lubicie. Tutaj akurat bardzo pasowałby rozmaryn, czomber, bazylia. Smacznego i na zdrowie! Jeżeli zainteresował Was nasz system zdrowego gotowania, więcej informacji znajdziecie w opisie.